Witajcie, kochani. Długo zastanawiałam się w ogóle, czy nagrywać ten filmik, czy dzielić się z tym, czy to wszystko opowiadać. Długo też trzymałam tą całą historię, opowieść tylko dla siebie. Później postanowiłam, że powiem kilku znajomym i oni też mówili mi, że lepiej o tym nie mówić, nie mówić całej prawdy. Że to nie ma sensu, lepiej zostawić to dla siebie, gdzieś to przetrawić i po prostu zapomnieć. I tak też na początku próbowałam zrobić, po prostu zapomnieć, ale nie jestem taką osobą. Nie potrafię, więc stwierdziłam, że chcę się tym podzielić. Chcę to opowiedzieć i mieć to za sobą, gdzieś może mieć to też ten filmik jako powiedzieć raz na zawsze to wszystko na głos i po prostu w ten sposób zakończyć gdzieś tą historię, ten proces, który we mnie zachodzi, z tym związany. Nie mam nic do stracenia i mam naprawdę gdzieś, czy zobaczyć jakaś garstka osób z mojego Instagrama, czy gdzieś jakieś większe grono ludzi. Po prostu nagrywam to w szczególności dla siebie. Też nie chcę, aby ten filmik trwał jakieś 20 minut i nie chcę, znaczy nie tyle nie chcę, co mam nadzieję, że po prostu to jest dużo emocji, że będę w stanie przekazać to wszystko, co chcę przekazać i nic mi nie ucieknie. Ale myślę, że po prostu nie ma co zbędnie gadać i trzeba zaczynać. Tak jak ma pójść, tak pójdzie, po prostu chcę być szczera. Więc ja nigdy nie wierzyłam w żadnej miłości, zauroczenia i tak dalej i nie sądziłam, że w jakikolwiek sposób mnie to dotknie do czasu poznania Konana. A mianowicie, my zawsze mieliśmy siebie znajomych na Snapchacie już od kilku lat, gdzieś tam od 2017-18 roku. Nigdy nie pisaliśmy razem. Gdzieś tam po prostu raz na jakiś czas ktoś obejrzał czyjeś story i na tym to polegało. Aż do tego roku. Do września. Dziś właśnie wakacje i pod koniec wakacji, właśnie na początku września zaczęłam więcej nagrywać snapów, więcej rozmawiać tam, gadać, mówić też oczywiście o tym, że jestem transseksualną kobietą i tak dalej. I pamiętam taki dzień, kiedy właśnie wstawiłam jakieś swoje zdjęcie z podpiskiem transgirl i on wtedy do mnie napisał. Pierwszy raz. Więc nie wiem, czy to było coś, co aż tak go zmotywowało do zaczęcia tej znajomości, aczkolwiek nie wnikajmy w to na razie. Zaczęliśmy pisać, ja na początku traktowałam to z przymrużeniem oka, po prostu jako znajomość. Nawet pamiętam, bo robiłam sobie screeny, że do mnie pisze, żeby napisać koleżance, zobacz, kto się mną zainteresował, wiecie, jak to jest między koleżankami. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że mocno się to na mnie odbije wszystko. No i pisaliśmy sobie, aczkolwiek rozmawiało mi się z nim zawsze bardzo dobrze. Bardzo przyjaźnie, miło. To on robił te pierwsze kroki, żeby te wiadomości były bardziej romantyczno-erotyczne. On pierwszy zaczynał wysyłać jakieś rozbierane zdjęcia i tak dalej. Zaczęliśmy też wysyłać sobie takie gadane snapy tylko dla nas. Z jakichś właśnie różnych opowieści, rozmawiać właśnie przez tą aplikację na kamerce, właśnie w taki telefoniczny sposób, bo nigdy przez całą tą znajomość jakoś nie wychodziliśmy poza Snapchata, co teraz uważam za błąd, bo Snapchat jest taką aplikacją, że po zablokowaniu no to nie można wrócić do tych starych wiadomości, jeżeli ktoś cię nie odblokuje, które teraz z pewnością by mi się wszystkie przydały. No ale pomijając ten temat, właśnie zaczynaliśmy sobie pisać i tak dalej. Pisał mi, że jestem szalona, fajna, że chciałby mnie poznać, obejrzeć jakiś film, zapraszał mnie do Wrocławia. No ja mu mówiłam, że jestem w Warszawie, tak, więc trochę mam daleko i nie planuję na razie podróżować, ale jak on będzie przy okazji, no to oczywiście zapraszam. No i tak sobie pisaliśmy. Naprawdę fajnie to wspominam do pewnego momentu. Sama się poczułam, że się wkręciłam te właśnie przepisane godziny, te rozmowy po nocach i tak dalej. Gdzieś troszeczkę
za bardzo w to popłynęłam. No i pamiętam, był taki moment, kiedy on był w Dubaju, razem tam ze swoją mamą i jakimiś tam ludźmi, nie znam ich. No i wysyłał mi właśnie z tego wyjazdu bardzo dużo różnych zdjęć, filmików i tak dalej. I powiedział, że jak będzie wracać, to będzie lądować w Warszawie, więc to może będzie jakoś blisko okazja, żeby się spotkać. No ja mówię, że okej, że jesteśmy przecież w kontakcie, zawsze jak będzie okazja, no to mówiłam, że możemy się spotkać. No i przez wiadomości wszystko było okej. Te wszystkie nudesy, te wszystkie miłe, był zawsze sympatyczny, wszystko było bardzo fajnie. Niestety na żywo to tak nie wygląda. Pamiętam właśnie ten moment, że zadzwonił do mnie, czy możemy się właśnie spotkać, że jest. No i mówię, że jasne, że siedzę wolna, więc możemy obejrzeć jakiś film, porozmawiać, napić się wina i tak dalej. No i przyszedł do mnie. Na początku też bardzo fajnie, bardzo cieszyłam się z tego, że mogę go poznać na żywo, po tych wszystkich wiadomościach, zobaczyć, jak nam się klei ta gadka na żywo. I też było fajnie, opowiadaliśmy sobie różne rzeczy. Był już, chodząc do mnie, troszeczkę pijany, ale na tyle, żeby kontaktować. Po prostu wstawiony, że tak powiem. To żadna dla mnie nowość. No bo sama czasami sobie coś tam pierdolne, prawda? Chociaż troszeczkę zbyt pobudzony, więc nie wiem, czy to w naturalny sposób. Rozmawialiśmy, on przyniósł wino, piliśmy je. Po jakimś czasie tej rozmowy, nie oglądaliśmy żadnego filmu, jakoś za bardzo byliśmy pochłonięci sobą. Zaczynałam czuć się jakaś bardziej przyjebana, bujająca w obłokach. Teraz wiem, że to zapewne na skutek dosypania czegoś. Aczkolwiek na tamten moment jakoś w ogóle nie miałam tego w głowie. Ale zaczynałam się dziwniej czuć po prostu, jak nie ja. Rozmawialiśmy, bardziej zaczęła ta rozmowa wchodzić na tematy erotyczne, na to, że jego właśnie bardzo kręci ta relacja ze mną, bo zawsze chciał spróbować z jakąś trans dziewczyną, bo lubi penisy. Ja nie oceniam nigdy preferencji ludzi seksualnych, tak? Każdy ma prawo do swoich i to wcale nie ma być filmik na temacie wyautowania go. To nie o to chodzi. To chodzi o całość, o spójność tego wszystkiego, co się wydarzyło i tych złych poczynań, które się wydarzyły. No ale okej, wracając po prostu do tematu. Zaczęliśmy się całować, wiadomo jak to jest. Chyba nikomu nie trzeba opowiadać, jakie są wstępy do pójścia do łóżka. Później był na początku seks oralny w jego stronę, no i w moją stronę. Więc były wzajemne ludziki, że tak powiem. No i w pewnym momencie już byliśmy coraz bardziej pijani, coraz bardziej się posuwaliśmy do różnych rzeczy. No i po prostu stwierdził, że chce, żebym go wyruchała w dupę. To nie jest coś, co mnie podnieca. Ja jestem w łóżku dość... Wolę być tą pasywną stroną, o czym też już mu wcześniej mówiłam. Ale mocno naciskał. Znaczy oczywiście to nie chodzi o to, że... Ciężko mi to opowiedzieć. Znaczy byłam jakby świadoma tego wszystkiego, co robimy. Jakby. No i mówię, że okej, że możemy spróbować. No i byłam bardzo podniecona, wiadomo. On też, więc, ale w momencie, w którym zaproponował taką formę seksu, ona mnie kompletnie nie podnieca, więc zaczynały schodzić ze mnie te emocje, ale więc jak i wzwód, najzwyczajniej w świecie mówiąc. Ale stwierdziłam, dobra, spróbujmy. Jak to jest coś, co on lubi, co sprawia mu przyjemność, no to mogę się na to zgodzić. No i próbowaliśmy. Przez chwilę wychodziło, ale no wiadomo, nie czułam z tego żadnej satysfakcji. Byłam trochę też otumaniona i dziwnie się czułam. To podniecenie ze mnie zaczynało schodzić.
on cały czas naciskał, powiedziałam mu w pewnym momencie, że, no, że po prostu no, nie chcę tego kontynuować, że, no, że już nawet nie jestem w stanie z wiadomych przyczyn. Stał się wtedy dla mnie bardzo niemiły, agresywny wręcz można powiedzieć, krzyczał i tak dalej. Dziś nadal byłam, to wszystko było dla mnie szokiem, więc zaproponowałam po prostu, że dokończymy tą zabawę dildem, że już nie moimi narządami płciowymi, tylko sztucznymi, co też nie bardzo mu się spodobało, ale na to przystał. Bardzo z chwili na chwilę zaczęło się zmieniać jego postępowanie, zachowanie, agresywność, wulgarność w tym wszystkim, nie wiem, czy z natury, czy po prostu przez różne używki, które prawdopodobnie zażył, ale no, kontynuowaliśmy. Kontynuowaliśmy, ale no, ani mi się to nie podobało, jemu też przestawało i po prostu no, w pewnym momencie po prostu przestałam, powiedziałam, że nie będę tego kontynuować, że to już przekracza gdzieś moje granice, że nie czuję się z tym dobrze, że może już po prostu skończymy, przerwiemy, nie wiem, obejrzymy coś tak jak mieliśmy i tak dalej. On był bardzo tym faktem oburzony, zdenerwowany, krzyczał na mnie, kazał mi kontynuować, ja się stawiałam, że już wystarczy. No i po prostu pamiętam tylko moment, kiedy coraz bardziej stawał się nabuzowany i po prostu mi przyjebał. Ale to nie było na zasadzie jakiegoś lekkiego przyjebania, tylko też byłam trochę otumaniona i dostałam nagle znienacka po prostu takiego gonga w ryj, w boczną część policzka, że nic już później nie pamiętam. To było, nie wiem, czy zemdlałam, na jak długo, czy jak to wszystko się ze sobą połączyło, mam różne dziury w pamięci, ale po prostu pamiętam, że nie wiem, ile czasu minęło od tego zajścia, że ocknęłam się po prostu na tym łóżku. Po przebudzeniu nadal, po tym wybudzeniu nie byłam jakby świadoma tego wszystkiego, co się stało, jak to się w ogóle potoczyło. Bolała mnie strasznie twarz, głowa i pamiętam tylko właśnie różne urywki z tego, że wstałam, zobaczyłam, że drzwi są otwarte. W sensie nie na rozszerz jakoś bardzo, tylko uchylone. Tu leżały te butelki po winach i tak dalej. Wstałam, zamknęłam po prostu te drzwi. Gdzieś zaczynałam się bardziej rozbudzać, że tak można powiedzieć, z tego wszystkiego. Więc łapałam za telefon, bo zastanawiałam się, gdzie on w ogóle jest. Jak to się w ogóle wszystko wydarzyło, co się stało. I po prostu zadzwoniłam do niego, nie odbierał, jego już oczywiście nie było, żadnych jego rzeczy. Nie odbierał tego telefonu, więc stwierdziłam, miałam straszny mętlik w głowie. Nie wiedziałam w ogóle, co mam zrobić, jak mam się zachować. Byłam w wielkim po prostu szoku z tego wszystkiego. Z jednej strony cieszyłam się, że już mam to za sobą, że to się skończyło, bo to przestawało być fajne i tak dalej. No i po prostu to była jakoś noc, jak ja się ocknęłam, więc po prostu najzwyczajniej w świecie położyłam się dalej spać. Następnego dnia, jak już odzyskałam pełną świadomość tego wszystkiego i nadal byłam w dużym szoku, nie wiedziałam, czy komuś mam w ogóle o tym powiedzieć i tak dalej, próbowałam, nie wiem czemu w ogóle się z nim jakoś kontaktować, ale no nie udawało się. No i pamiętam, że właśnie już była jakoś 16 następnego dnia i zobaczyłam, że napisał mi wiadomości. Więc oczywiście otworzyłam je i przeczytałam tam tylko same obelgi i wyzwiska, jestem szmatą, kurwą i tak dalej, że nie chcę mnie znać. Nadal byłam w dużym szoku, o co w ogóle z tym wszystkim chodzi. Ale nie odpisałam nic. Stwierdziłam, że to jest dla mnie za dużo. Po prostu chciałam o tym zapomnieć. Też dramatycznie zmieniła się w mojej głowie wizja jego.
tej fajnej osoby, z którą mi się dobrze rozmawiało, te wszystkie obietnice fajnego wspólnie spędzanego czasu i tego po prostu no, wkręciłam się, że to będzie fajna relacja i po prostu za mocno w tym tkwiłam. A później tak jak tym pierdolnięciem, to wszystko runęło i po prostu sama nie wiedziałam, co mam z tym wszystkim zrobić. Nie odpisałam na te wiadomości, odczytałam je. No i później po prostu już starałam się sobie to przetrawić wszystko. No i pamiętam, weszłam na Snapchata, chciałam coś do niego napisać, jeszcze wtedy nie wiedziałam co. I po prostu już zobaczyłam, że nie mam takiej możliwości, że po prostu ani nie mogę wyszukać jego konta, ani nie mam tego wspólnego czatu, czyli najzwyczajniej w świecie mnie zablokował. Też to było dla mnie trochę szokujące, aczkolwiek no teraz z perspektywy czasu do przewidzenia dlaczego. No i po prostu odpuściłam. Gdzieś to mocno do mnie wracało, nie mogłam o tym zapomnieć. Te wszystkie flashbacki z tego, co się wydarzyło. A ja stwierdziłam sobie, dobra, po prostu to może przez moją głupotę, za bardzo się właśnie wkręciłam, naroiłam sobie w głowie nie wiadomo co, a tak dalej, a okazało się, jak się okazało. No i starałam się o tym zapomnieć, wymazać to z pamięci, nikomu o tym nie mówić w ogóle i tak dalej. No i tak właśnie było i długo to gdzieś we mnie siedziało i wracało do mnie. Też nie chciałam może, no i tak się zakończyła ta relacja, od tamtego czasu nie mamy żadnego kontaktu. Też może mówiłam sobie, że nie mogę za bardzo o tym powiedzieć. Gdzieś uważałam siebie do tej pory za bardzo silną osobę, która nie da się skrzywdzić w żaden sposób, że nic mnie nie dotknie, że nic mnie nie zaboli i tak dalej. I gdzieś jednak poczucie tego, że jednak to się wydarzyło, że dałam sobą pomiatać, po prostu skrzywdzić się, zwyzywać, uderzyć i nic z tym nie zrobiłam, tak bardzo siedziało mi w głowie, że nie byłam w stanie nic o tym powiedzieć. Nie chciałam sama przed sobą tracić siebie w oczach, na zasadzie tego, jak słaba jednak się okazałam w takiej relacji, w takim poczynaniu. No i po prostu gdzieś tam później wstawiłam, coś mówiłam, że o tej relacji, ale właśnie zakrywając całą tą czarną wizję, bo nie wiem czemu, ale widziałam siebie w złej pozycji w tej relacji, w tym wszystkim, co się wydarzyło. Ale jednak przetrawiając to, rozmawiając ze znajomymi, gdzieś doszłam do wniosku, stwierdziłam, że nic w tym nie było moją winą, że no wiadomo, o co chodzi, że po prostu muszę sama przed sobą przyznać, że wydarzyło się, co się wydarzyło i przestać już o tym myśleć, żyć dalej. Chcę też powiedzieć, że w trakcie tego naszego spotkania, tej relacji, tego pisania nie byłam prostytutką. Jeszcze. Wtedy jeszcze nie byłam. Dopiero od razu jakoś też właśnie po tych wydarzeniach wszystkich z nim zaczęłam to robić. Więc też myślę, że automatycznie zawsze jakoś chciałam to robić i to był taki gwóźdź do trumny, że po prostu byłam w takim dużym szoku, tak bardzo dużo złości we mnie było. Nie tyle co do samego niego, ale ogólnie facetów, że stwierdziłam, że nie. Już kurwa nie dam nigdy w życiu sobie wejść w jakąś relację, w jakieś zaufać komukolwiek, bo to zawsze kończy się kurwa tak samo albo podobnie. I po prostu jakoś automatycznie po tych wydarzeniach zaczęłam pracę, zaczęłam robić to, co robię. Gdzieś właśnie starałam się już o tym nie myśleć. Więc tak.
A mówię o tym teraz, bo chciałam to z siebie wszystko wyrzucić, powiedzieć to wszystko na głos, sama przed sobą i po prostu zakończyć tą historię, tą relację, iść dalej przed siebie i nie wracać jakoś do tego czasu, do tego wszystkiego, co się wydarzyło. Nie wiem, czy powiedziałam wszystko, co chciałam powiedzieć. Trochę się zestresowałam. Ale mam nadzieję, że ten, kto zrozumiał, co miałam do przekazania, ten zrozumiał i po prostu chyba nic więcej na ten temat nie mam na ten moment do powiedzenia.